Serdecznie Państwa zapraszam na ekstremalną drogę krzyżową. Drogę krzyżową można taką przeżywać w kościele, siedząc w ławce, słuchać drogi krzyżowej. Ja bym chciał Państwa zaprosić na taką szczególną drogę krzyżową, kiedy idziemy 41 km w nocy, idziemy w ciszy, mamy niewielki krzyż przy sobie i rozważamy stację drogi krzyżowej poprzez wędrówkę. 40 km to jest duża odległość i odczuwamy też i zmęczenie, ale i też ból, ból fizyczny, który pomaga nam przynajmniej w niewielkim stopniu odczuć cierpienie, które niósł Chrystus. Ekstremalna droga krzyżowa to są takie szczególne rekolekcje, kiedy w ciągu 10 godzin marszu, w ciszy, kontemplujemy stację drogi krzyżowej. Wtedy naprawdę możemy poznać siebie w tym cierpieniu, kiedy już ciężko nam jest iść. Kiedy mamy zwątpienia, po co ruszamy, po co idziemy, wtedy rozważamy mękę Chrystusa. On też właśnie cierpiał za nas, za nasze grzechy. I my możemy właśnie też, choć w niewielkim stopniu, poczuć ten klimat i ten cierpienie Jego. Ekstremalna droga krzyżowa jest to droga w ruchu ogólnopolskim. Jest to już 6. edycja. Pomysłodawcą tej ekstremalnej drogi krzyżowej jest ksiądz Jacek Wiosna-Stryczek, pomysłodawca Szlachetnej Paczki, ale właśnie też i ekstremalnej drogi krzyżowej. Tak jak on mówi, poprzez właśnie ból i cierpienie możemy poznać siebie. Poprzez ból i cierpienie możemy też ćwiczyć swoją wytrwałość. Chciałbym właśnie serdecznie zaprosić na drugą edycję w rejonie Łomża. W tamtym roku po raz pierwszy szliśmy taką drogą w nocy, w ciszy, z kościoła świętego Andrzeja Boboli, poprzez Starą Łomżę nad rzeką, poprzez Starą Łomżę przy szosie, Zosin, Siemień, do Podgórza i z powrotem. W tym roku troszeczkę wydłużyliśmy tą trasę, żeby dorównać standardom ekstremalnej drogi krzyżowej. Mamy dwie trasy, trasa 31 km i trasa 41 km. Też w kierunku Podgórza będziemy szli też drogą asfaltową, drogami polnymi i będą stacje drogi krzyżowej, gdzie będziemy rozważać mękę Chrystusa. Serdecznie zapraszam na przeżycie takiej drogi krzyżowej. Ja przeżyłem już dwa razy i mimo cierpienia, mimo bólu człowiek odkrywa wielką wartość tego marszu. Poznaje siebie, jaki jest naprawdę, poznaje też, do jakich rzeczy może też dorosnąć. Ekstremalna droga krzyżowa wyruszy 11 marca o godzinie 19 z kościoła świętego Andrzeja Boboli. O 19 będzie taka szczególna msza dla wszystkich osób, które ruszą w tą trasę i będziemy szli w ciszy 40 czy 31 km rozważając stację drogi krzyżowej. Do tego trzeba się troszeczkę przygotować. Trzeba ubrać się ciepło, wziąć wygodne buty, też wziąć elementy odblaskowe, żeby właśnie trochę się zabezpieczyć, bo będziemy szli też drogami publicznymi. Każdy też powinien mieć ze sobą krzyż niewielki, taki około metrowy, który będzie niósł ze sobą. Oczywiście też trzeba wziąć ze sobą jakieś kanapki i jakieś picie, żeby w czasie tej drogi też można było troszeczkę zregenerować swoje siły. Wyruszamy o godzinie 19. Każdy idzie w swoim własnym tempem. Możemy iść w grupach dwóch, trzech osobowych, ale idziemy w milczeniu.
Dokładnej godziny zakończenia nie ma, dlatego że każdy idzie swoim własnym tempem. Jeszcze raz serdecznie chciałbym zaprosić na takie przeżycie szczególnych rekolekcji, które właśnie przybliżą nas właśnie do Jezusa.